Podziwiamy piękno chrześcijańskiego życia,
Bo jako pierwsza chrześcijanka jest dla nas jednościnnym wzorem, w jaki sposób mamy realizować nasze powołanie. Chociaż jej powołanie było oczywiście dla przyrodzonej niezwykłe, ale nie zamykała się na rzeczywistość. Umiała ją nazwać, widziała, co dzieje się dookoła. Dlatego można to określić, jej powołanie, trzema słowami. Mianowicie słuchanie, decyzja i działanie. Wskazują drogę także nam, w obliczu tego, czego w życiu żąda od nas Pan. Tak samo żąda słuchania, decyzji i działania. Skąd bierze się ten gest Maryi, by udać się do swojej krewnej Elżbiety? Z jednego słowa, które usłyszała. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła swojej starości syna. Tak jak wtedy, słysząc te słowa, postanawia jej pomóc. Przede wszystkim składało się na to przyjęcie, otwartość na Boga, nierozproszenie, z jakim czasami stajemy przed Bogiem, czy wobec innych osób, udając, że słuchamy. I tak często. Ale naprawdę nie słyszymy. Maryja zwraca baczną uwagę na Boga, słuchana jest w Niego, i także fakty, odczytując wydarzenia ze swojego życia. Zwrócenie uwagi na osobę i fakty, ponieważ Pan jest naszych drzwi i puka w różny sposób, mieszcza znaki na naszej drodze i do nas należy zdolność ich dostrzeżenia, zdolność usłyszenia. Przykładem może być również nasze słuchanie kazań czy ogłoszeń parafialnych. Jeśli jest coś nowego, zwłaszcza gdy prowadzi coś nowego ogłosi, wtedy rozdzwaniają się telefony i pytanie, proszę księdza, o co tam chodziło w ogłoszeniu? A przecież wystarczyło spokojnie słuchać. Maryja jest matką dla słuchania, dla słuchającego Boga, a także dla słuchania i wzorem dla nas. W decydującym momencie pyta, jak się to stanie, ale nie zatrzymuje się nawet w chwili refleksji, idzie o krok dalej, podejmując decyzję. Nie żyje w pośpiechu, ale z pośpiechem udaje się do Elżbiety, aby jej pomóc. Nie daje się unieść zdarzenia, nie unika trudnych decyzji i dzieje się to w wypadku wyboru zasadniczego, który zmieni jej życie, mówiąc o to, jak służebnica Pańska. A jak wybór do głosu, który Bóg do nas kieruje, my odpowiadamy. A może czasami wydaje się nam, że przecież my wiemy lepiej, my wiemy doskonale, my mamy doświadczenie. Dopiero po latach widzimy, że te decyzje były nietrafne. Dlatego Ambroży komentuje, nie zna opóźnień łaska Ducha Świętego. Działanie Marii jest więc konsekwencją jej posłuszeństwa tym słowom, które usłyszała, konsekwencją decyzji, które podjęła i działania. Daje siebie samą ze względu na miłość, niesie to, co ma najcenniejszego, Jezusa. Niesie swego Syna. Niekiedy my także zatrzymujemy się na zasłuchaniu, na refleksji, na tym, co powinniśmy czynić. Być może dostrzegamy także wyraźne decyzje, jaką powinniśmy podjąć. Tyle mamy dobrych intencji, które będą w kościele, na nabożeństwie, na odpuście. I to niestety nie zawsze się realizuje. Potrzeba więc, abyśmy wzorem Maryi słuchali wezwania Bożego, podejmowali decyzje i działali. Dzieci z Panem słuchały słów Pani, która im się objawiła. Starajmy się ich również naśladować, bo dwoje z nich będzie siadł na ołtarze. Obietnica Matki Bożej się spełniła, że będą ludzie. Prośmy Maryję niewiastę słuchania, decyzji i działania. Maryjo, niewiasto zasłuchana, uczyń otwartymi nasze uszy, spraw, abyśmy mieli słuchać słowa Twojego Syna Jezusa pośród tysięcy słów tego świata. Spraw, abyśmy umieli słuchać
słuchać rzeczywistości, w której żyjemy, każdej napotkanej osoby, zwłaszcza tej, która jest u Boga, potrzebującej pomocy, przeżywającej trudności. Maryjo, niewiasto decyzji, oświeć nasz umysł i nasze serca, abyśmy mieli być posłuszni bez wahania słowu Twego Syna Jezusa. Daj nam odwagę decyzji, byśmy nie dali się wciągnąć, aby inni kierowali, ukierunkowywali życie nasze. Maryjo, niewiasto działania, spraw, by nasze ręce i nasze stopy poruszały się z pośpiechem ku innym, by nieść miłosierdzie i miłość Twojego Syna Jezusa, by nieść w świat, tak jak Ty, światło Ewangelii. Amen. Módlmy się za Kościół Święty, aby upodobniał się do niepokalanej Matki Jezusa. Cieszymy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby oddana niepokalanej Matce umocniała się w wierze. Cieszymy. Módlmy się za młodzież, aby patrzona niepokalaną dziewicę nie uległa złym wpływom. Cieszymy. Wszystkie wieki wierzą.
Świętami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Niezliczna, wspaniała, o Fatimska Maryjo, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcież do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcież do mnie, moje dzieci, przyszedł czas. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. Spośród 14 stacji drogi krzyżowej jedna jest zwykła Maryi. Jezus spotyka swoją matkę. Maryja towarzyszyła synowi wraz z niewiastami i Janem w ostatniej ziemskiej drodze. To spotkanie było ważne. Dodawało odwagi w dźwiganiu krzyża. Maryja jest o samotnieniu syna, na którego zwaliła się cała potęga ludzkiego grzechu i nieprawości. Jezus często upada pod krzyżem, ale powstaje, bo siłę daje mu bliskość Matki, niepokalanej, pełni ludzki, promieniującej miłością Ducha Świętego. Pomimo cierpienia jest piękna pięknem posłuszeństwa w powoływaniu bycia Matką Jezusa, Bożego Syna. Niech mi się stanie według słowa Twego. Ci, którzy powiedzieli Maryi, cały Twój, mogą być pewni Bożego prowadzenia. Maryjo, tyle razy jako Polacy przekonaliśmy się, że gdy wszystkie nadzieje na uratowanie naszej ojczyzny gasły, kiedy nikły wszystkie cnoty społeczne, owładnięci byliśmy egoizmem i własną wygodą, pozostała cnota miłości, cześć ku Matce Najświętszej i na tym to fundamencie wszystko inne odbudowane być może. Bądź z nami na naszej drodze krzyżowej i wspieraj swoich synów i córki w dochowaniu wierności Bogu. Głowę oddał Ducha. Cierpienie Jezusa sięga zenitu. Widz pomiędzy niebem a ziemią ikona w straszliwych mękach. Cierpieniu fizycznemu towarzyszy cierpienie duchowe, bo Jezus stał się grzechem. Osamotnienie bez córki i ojca, oprawcy i duchowi, przywódcy narodu wybranego szydzą. Zejdź z krzyża, łot podobnie, tylko Maryja, niewista i Jan, dobry łot, są w tym piekle na ziemi, jakie Bogu zgotował człowiek, płomykami dobra i miłości. Cierpienie z powodu grzechów ludzkości wywołuje w Chrystusie potworny ból i osamotnienie. Woła, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Analizując grzech w jego pierwotnym wymiarze, okazuje się, że za sprawą szatana, ojca kłamstwa, została zaszczepiona w ludziach i ufność do Boga, ukierunkowana w odrzuceniu go, aż do nienawiści, umiłowanie siebie, aż do nienawiści Boga. Człowiek odrzucając Boga, jednocześnie odrzuca i degraduje siebie. Jezus na krzyżu odwraca tę kolejność i na siebie ściąga nienawiść.
a Bogu daje pełną miłość. Owocem zbawczym śmierci Chrystusa jest Maryja jako nasza Matka. Maryja jako Matka wszystkich zrodzonych przez chrzest, Matka Kościoła, wspólnoty uczniów. Tchnienie Jezusa w chwili śmierci było poniekąd wylaniem Ducha Bożego, który podobnie jak u początków świata unosił się nad bezładem ziemi, tak teraz ożywiał się za mocą sakramentu. Maryjo, czy można być tak nieczułym na ogrom miłosierdzia i miłości? Jezus ciągle stoi u drzwi ludzkich serc i kołacze. Prosimy Cię, Matko Miłosierdzia, okaż nam Syna, który kocha człowieka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Święta Maryjo.